okazji przypadającego na 26 października Światowego Dnia Transplantologii i Donacji zorganizowano w Wałbrzyskiej Akademii Nauk Stosowanych imienia Angelusa Silesiusa konferencję omawiającą problem promocji transplantologii oraz podniesienia świadomości społecznej w zakresie procedur związanych z przeszczepami i przekazywaniem organów po śmierci. Sponsorem wydarzenia były Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Wiktoria. Mnie interesuje dokładnie świadomość, która funkcjonuje w społeczeństwie dotycząca właśnie przeszczepów i tego, jakie to jest ważne. Czy ta świadomość rośnie, czy jest niska, czy jest wysoka? Wydaje mi się, że z roku na rok ta świadomość jest większa, ponieważ przepraszam, więcej o tym mówimy. Staramy się między innymi dzięki takim akcjom jak ta dzisiejsza i to spotkanie uświadamiać, jak tak naprawdę wygląda prawo w Polsce. Większość badań pokazuje, że nasze społeczeństwo jest protransplantacyjne, ale jedynym błędem nas wszystkich jest to, że nie rozmawiamy na ten temat między sobą, nie przekazujemy naszej woli naszym bliskim. Nigdy nie wiemy, kiedy spotka nas coś złego, kiedy to my możemy stać się dawcami, albo kiedy to my możemy czekać na pilny narząd. I wtedy pada pytanie, czemu nie ma tych narządów? Stąd tak naprawdę, mimo tego, że świadomość jest, to nie rozmawiamy i stąd jest później trudność w uzyskaniu autoryzacji pobrania narządów, ponieważ w Polsce prawo jest tak skonstruowane, że każdy z nas jest potencjalnym dawcą narządów. My musimy ustalić, czy ta osoba za życia zgłosiła sprzeciw, chociażby w obecności swoich najbliższych. Czy to można jakoś sformalizować? Tak naprawdę możemy za życia zgłosić według naszego prawa sprzeciw w trzech formach. Zgłosić go do politransplantu, a dokładnie do Centralnego Rejestru Sprzeciwów. Możemy ten sprzeciw wyrazić w obecności dwóch świadków, którzy podczas rozmowy z koordynatorem transplantacyjnym czy z anestezjologiem powinni po informacji, że doszło do zgonów przy diagnostyce śmierci mózgu i że ta osoba może być dawcą narządów, to powinniśmy wtedy przekazać wolę tej osoby zmarłej. Jeżeli to jest sprzeciw, no to powiedzieć, że ta osoba za życia nie chciała oddać narządów, lub że chciała. I to jest naprawdę największa moc tego wszystkiego, że my rozmawiamy i przekazujemy wolę osoby zmarłej osobom, które mogą podjąć decyzję, czy ta osoba może zostać dawcą, czy nie może zostać dawcą. Trzecia forma jest to spisanie w obecności dwóch świadków dokumentu, to może być odręcznie napisany dokument, który potwierdza, że my nie chcieliśmy za życia oddać tych narządów i tak naprawdę to nam reguluje prawo. Jeżeli nie ma takich zapisów, nie było takiej rozmowy ani sprzeciwów w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów, to powinniśmy zakładać, że ta osoba za życia nie była przeciwna oddaniu narządów i możemy dokonać pobrania tych narządów. Wspomniał Pan przed chwilą o badaniach wśród Polaków. Wspomniał Pan o tym, że Polacy nie są niechętni przeszczepom. Jak najbardziej. Polacy są protransplantacyjni. Wiadomo, że każdy z nas ma takiego bliskiego, znajomego, gdzieś słyszał, że ktoś funkcjonuje po przeszczepie, bo tak naprawdę to jest często jedyna skuteczna forma leczenia i uratowania życia. Natomiast ta liczba narządów jest ograniczona, a dzięki coraz lepszym i zaawansowanym technikom diagnostycznym my możemy zakwalifikować w krótszym czasie więcej osób oczekujących. Po prostu kiedyś ludzie umierali, bo nie mieli dostępu do pewnych metod leczenia. Teraz trafiają do szpitala, są zdiagnozowani, okazuje się, że muszą mieć przeszczepiony narząd. I w obecnej chwili na transplantację narządów czeka około 2000 osób w Polsce, a co roku nie jest tylu dawców, nie ma tylu dostępnych narządów, więc jest po prostu deficyt. Stąd każdy narząd dla nas jest tak naprawdę na wagę złota, bo to jest czyjeś uratowane życie. Proszę Pana, czy jest jakaś alternatywa dla serca pochodzącego chociażby od żywego człowieka? W obecnej chwili mamy możliwość... Zmarłego już. W obecnej chwili mamy możliwość wspomagania tak naprawdę serca niewydolnego, czyli tak zwane mechaniczne wspomaganie krążenia, które często jest implantowane pacjentom w skrajnej niewydolności, którzy dzięki temu mogą doczekać do transplantacji. Są to pompy wszczepialne, z którymi pacjent może wyjść do domu i funkcjonować nawet na kilkanaście lat. Oczywiście, tak jak wszystko, tak jak zabieg transplantacji serca jest obarczony pewnym ryzykiem i powikłaniami, tak samo implantacja takich urządzeń, ale dzięki temu są pacjenci, którzy w dobrym komforcie doczekują do transplantacji. Także na obecną chwilę możemy komuś coś takiego wszczepić. Oczywiście są pewne przeciwwskazania, natomiast jest to procedura w pełni finansowana, więc jeżeli ktoś nie ma przeciwwskazań medycznych, to jak najbardziej możemy kogoś wesprzeć, zanim doczeka do organu, do zgłoszenia narządu odpowiedniego dla niego.
Pani Mario, pani jest osobą, która ma serce przeszczepione. Jak się żyje z przeszczepem serca? No, gdyby nie wola zmarłego, ewentualnie rodziny, no to by już mnie mogło nie być na tym świecie. Żyje się rewelacyjnie, wróciłam do poprzedniego stylu życia, który był przed przeszczepem, jak po pierwszym zawale. Aktywność, no i te wszystkie różne przyjemności. Między innymi chowanie dzieci, gotowanie, pasja. Czy czuje się to, że to serce jest właściwie podarowane pani i życie związane właśnie z przeszczepem, podarowane przez kogoś innego? No, czuję się. Czuję się, jakbym sam nam teraz stał na przed mój anioł stróż, który, no... A wie pani, kto to był? Wiem, że to młody chłopak, 20-letni. No i mogę podejrzewać, że z wypadku samochodowego, bo od tamtej pory się boję śliskiej jezdni, szybkości. Ale ktoś musiał umrzeć, bym ja żyła. Tego typu konferencje, takie właśnie organizowane jak dzisiaj, one czemuś służą? Czemu? To jest konferencja przygotowana na donacji i transplantacji. Donacja to jest, żeby uświadomić ludzi, że przeszczepianie, że dawanie organu po śmierci pomagają innym żyć. Niektórzy naprawdę leżą, czekają miesiącami, czasami latami, a niektórzy nawet się nie doczekują tego przeszczepu. Czy to wątroby, czy to serca, czy to płuc. Czy świadomość w społeczeństwie jest jeszcze niewystarczająco wysoka, żeby to rozumieć? No, społeczeństwo mało co wie o przekazywaniu organu do momentu, kiedy ich się to nie spotka. Kiedy ktoś, czy koordynator, czy lekarz, czy ktoś się nie zapyta, czy oddasz serce brata, siostry, córki, dzieci, swoich, no, teściu, to ludzie po prostu się nie interesują, bo nie mają tego problemu. Mnie ten problem dotknął, dlatego dzisiaj postarałam się, żeby co więcej ludzi się o tym dowiedziało.